Włóknienie płuc. Jak rozpoznać wczesne objawy? W zaawansowanej fazie tej choroby trzeba walczyć o każdy oddech, a zwykłe wchodzenie po schodach staje się wyczynem na miarę wspinaczki w Himalajach. Niestety, choroba ta jest często późno wykrywana, albo mylona z innymi chorobami płuc. W związku z obchodzonym Światowym Tygodniem Idiopatycznego Włóknienia Płuc, w skrócie nazywanego IPF z języka angielskiego, zarówno osoby cierpiące na tę chorobę, jak też i opiekujący się nimi specjaliści pulmonolodzy, podejmują szereg działań edukacyjnych, mających zwrócić uwagę szerokich kręgów społecznych, w tym także lekarzy pierwszego kontaktu, na najważniejsze fakty dotyczące tej mało znanej, lecz niezwykle groźnej choroby płuc. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat IPF jest istotne nie tylko dlatego, że zazwyczaj choroba ta jest rozpoznawana dopiero na zaawansowanym, trudnym do leczenia etapie rozwoju, lecz również dlatego, że często jest ona mylona z innymi chorobami, w tym między innymi z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmą czy zapaleniem płuc. Podstawowe fakty o IPF. W ramach Światowego Tygodnia IPF przedstawiła je w czasie spotkania z dziennikarzami w Warszawie doktor habilitowany Katarzyna Lewandowska, pulmonolog z i Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Idiopatyczne, czyli samoistne, włóknienie płuc jest chorobą przewlekłą i w tej chwili uznawaną za nieuleczalną. Za pomocą szybko wdrożonej, specjalistycznej terapii można jednak opóźniać postęp choroby i znacząco podnieść jakość życia chorych. IPF najczęściej dotyka osoby starsze, zwłaszcza mężczyzn. Ryzyko zachorowania zwiększają takie czynniki jak palenie tytoniu, obecnie lub w przeszłości, narażenie na kontakt z pyłami, np. metali lub drewna, lub innymi zanieczyszczeniami powietrza, infekcje płuc, a także predyspozycje genetyczne. Jest to choroba tkanki łącznej, śródmiąższowej, znajdującej się między pęcherzykami płucnymi, która w wyniku uszkodzenia i późniejszego nadmiernego bliznowacenia, włóknienia, zaburza pracę pęcherzyków płucnych. W efekcie zmniejsza się pojemność płuc i pojawiają coraz większe trudności z oddychaniem. Jakie są objawy IPF i sposoby diagnozowania? Chorobę tę można podejrzewać wtedy, gdy pojawią się następujące symptomy i dolegliwości. Suchy, męczący kaszel. Zwiększona męczliwość, objawiająca się m.in. krótkim oddechem i zadyszką przy wysiłku. Trzeszczące dźwięki w płucach przypominające odpinanie rzepu, może je usłyszeć lekarz w czasie osłuchiwania pacjenta stetoskopem. Pałeczkowate palce, rozszerzone, zgrubiałe końcówki palców rąk lub nóg. Do postawienia diagnozy konieczne są specjalistyczne badania, przede wszystkim badanie radiologiczne, tomografia komputerowa klatki piersiowej o wysokiej rozdzielczości. W diagnozowaniu korzysta się też z tak zwanej spirometrii, testów wysiłkowych, a w części przypadków konieczna jest biopsja płuca. W przypadku niektórych pacjentów, u których choroba postępuje bardzo szybko, jedyną szansą na ratunek i przedłużenie życia może się okazać przeszczep płuca.
Bez wsparcia innych ludzi trudno żyć z tą chorobą. Życie z IPF jest dużym obciążeniem emocjonalnym, nie tylko dla chorego, ale też i jego rodziny. Dlatego, poza samym leczeniem, zalecane jest też korzystanie z zorganizowanych grup wsparcia, utrzymywanie kontaktów towarzyskich i angażowanie się w życie społeczne, mówi Dariusz Klimczak, prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF, który sam doświadczył tej wyniszczającej choroby, a obecnie żyje tylko dzięki przeszczepowi płuca. Więcej informacji na temat tej choroby, a także wydarzeń związanych ze Światowym Tygodniem IPF, można znaleźć na stronach internetowych zawartych w opisie. Wiktor Szczepaniak, Zdrowie, pap.pl